Szablony projektów i szablony Nozbe How. Miło cię znowu widzieć. Ten krótki filmik poświęcony jest szablonom projektów. Możesz wykorzystać je w przypadku często powtarzanych projektów, po to, by nie musieć za każdym razem tworzyć ich od podstaw. Stwórz szablony projektu dotyczącego wprowadzania nowego członka do zespołu, przygotowania miesięcznego raportu dla klienta, opublikowania posta na blogu lub zbudowania nowej strony www. Aby wyświetlić wszystkie swoje szablony, przejdź do sekcji Szablony. Tutaj możesz również utworzyć nowy szablon. Po prostu kliknij przycisk plus i zacznij dodawać zadania. W szablon możesz też przekształcić istniejący już projekt. Posłuchajmy się na przykład naszym projektem nowej strony. Jest szansa, że niedługo będziemy przeprojektowywać lub budować nową stronę dla innego produktu lub kampanii. Poza tym fajnie dzielić się wiedzą z innymi. Być może znasz kogoś, kto planuje akurat założyć firmę i będzie chciał stworzyć witrynę internetową. Spójrzmy, jak to działa. Otwieramy projekt źródłowy, przechodzimy do paska informacji i klikamy przycisk utwórz szablon. Teraz wpisujemy nazwę i wciskamy Enter lub klikamy utwórz. Jak widzisz, kolor projektu został przeniesiony do nowo utworzonego szablonu. Popracujmy chwilę nad nim. Możemy dodać kilka rzeczy, aby szablon stał się bardziej uniwersalny. Teraz lista wygląda na bardziej kompletną i może zostać wykorzystana jako projekt za każdym razem, gdy zechcesz stworzyć nową stronę internetową. Jak rozpocząć projekt z szablonu? To proste: kliknij utwórz projekt w pasku informacji i nowy projekt jest już gotowy. Przed chwilą modyfikowaliśmy nasz szablon w widoku szablonów. Można też edytować go za pośrednictwem projektu. Ten został utworzony z szablonu. Po rozmowie z Johnem o jego doświadczeniach zdałem sobie sprawę z tego, że pracując nad naszym projektem pominęliśmy ważny krok. Dodaliśmy bardzo ważny etap, szczególnie jeśli tworzy się stronę od podstaw. Teraz nasz prosty przewodnik dotyczący budowania strony www. jest gotowy. Zaktualizujmy również szablon. Możesz to zrobić w jednym kroku w pasku informacji o projekcie. Szablon został nadpisany i jest gotowy do użycia w przyszłości. Wskazówka. Często używane szablony mogą być konfigurowane tak samo jak projekty. Możesz już na zaś zapraszać do nich inne osoby i delegować zadania. Nie oznacza to jednak, że zaproszone osoby zobaczą ten szablon w swoim widoku szablonów lub otrzymają na tym etapie powiadomienie. Zaproszenia i powiadomienia o delegacji rozsyłane są automatycznie dopiero po stworzeniu nowego projektu z szablonu. Szablony pozwalają zoptymalizować pracę i uniknąć wielokrotnego powtarzania tych samych czynności. NozbiHow How. Publiczne szablony projektów. Szablony pomagają oszczędzać czas i energię, ale to nie wszystko. Za pośrednictwem NozbiHow How możesz podzielić się swoimi szablonami projektów z innymi. Użytkownicy Nozbi tworzą dziesiątki różnych szablonów, plany treningowe, przepisy, procedury dotyczące np. Na nagrywania podcastów czy przeprowadzania przeglądów tygodniowych. Chcieliśmy dać im możliwość udostępniania wiedzy i doświadczeń. Dzielenie się jest fajne, a NozbiHow How to ułatwia. W pasku informacji o szablonie kliknij przycisk udostępnij szablon. Dzięki temu wygeneruje się specjalny link nozbe. How. Możesz publikować go w mediach społecznościowych lub przesłać znajomemu, aby pokazać mu, jak pracujesz. Pamiętaj, by dodać hashtag nozbe. How, abyśmy mogli odszukać Twój szablon i dodać do naszej biblioteki na stronie nosbi.how. Jeszcze jedno. Twoje szablony publiczne są powiązane z naszym programem partnerskim, dzięki czemu możesz zarabiać na dzieleniu się wiedzą. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie nosbi.club. Dziękujemy za uwagę. W kolejnym filmiku dowiesz się więcej o wyszukiwarce w nosbi. Do zobaczenia wkrótce.